Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty Advanced Warfare. Dawno nie było odcinka, ale już w końcu jest. W ogóle dawno nie było nic na YouTubie, nie wiem kiedy wrzucałem ten odcinek, ale wiem, że już w tym momencie dwa dni nic na YouTubie nie było, a pewnie to nie wszystko, nie? Dobra, chowam się, bo on mi każe się ukryć. Nawet się położę, taki będę sobie sprytny. Ale maskowanie działa, więc chyba nie powinno być żadnego problemu specjalnego. No ale dobra, wolę się nie wychylać, jakby maskowanie moje miało przestać działać, czy jakby oni mieli jakieś specjalne... Wow, mam maskowanie cały czas, więc w sumie nie ma tutaj... Chyba sobie jaja robi z tymi hałasami. No dobra, w każdym razie ja pierniczę. Cholera. Wow, 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 wow. Oh fucking hell. Żeby na nas tylko nie stanęły. Cały oddział ludzi. Damn. I nikt nas nie widział, no jasne. Jasne, nikt nas nie widział. Na multi widać od razu, no ale dobra. Powiedzmy, że nie widzi, że nas nie widzą. O cholera. Damn. No cóż. To było fajnie, to fajnie było. Fajnie było. Wypierniczać, ja pierdzielę. Nie, jeszcze z tyłu. Kurna. Chyba niestety mi się nie uda. Coś mi się tak wydaje, że mi się nie uda. No i umarłem. No cóż, po tym jak już mnie wygryli, to raczej nie było specjalnie mowy o tym, żebym przeżył. Seeker. Unikaj promienia, no postaram się. Okej. O skurczybik. Jak mam ją obserwować, jak ja i tak się nie ruszę z miejsca, nie? Gdzie mówi? Co? O, oh, damn. Chyba ich posrało. Uwaga, prawie mnie wykrył, prawie mnie wykrył. Dobra, biegnę, 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 biegnę. O nie, maskowanie mi przestało działać. Jak się włączało? N. Dobra, oj, N. Nie, nie N, M. Nie, to tarcza, czwóreczką. O, dokładnie, dawno nie grałem. Widać, że dawno nie grałem. Cioch, 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 cioch. Oh, damn. Dlaczego ten szukacz stoi w miejscu? To też jest dobre pytanie. Dobra, idziemy tędy, już widzę, że szukacz nam nie zagraża w takim razie. Okej, możemy tutaj przejść, przechodzimy 47 metrów tam. No i przeszliśmy, ruszamy dalej. Ciekawe, czy tutaj są żołnierze. Ja straciłem maskowanie, nie wiem, czy mam je włączać tak naprawdę, bo chyba to nie ma za bardzo. O! Aha, to są nasi, tak? Chyba tak. Widzę, że tutaj są jakieś pistoletajty. No elo, ziom. Co się dzieje? Nie mogę zmienić broni. I don't see a fucking thing. Knox, show him. Okay. Chemical signature, boss. There's lots of it. They've got something to hide. We lost the initiative. We should come back. No. W tym, tak? No to chyba wiemy, co robimy. Jak ja mam się tak zrzucić? F. Pierdut. Okej. Jakie dziwnie wyglądają te drzewa. Tak. O, skubany. Właśnie dlatego dziwnie wyglądają. Damn. Tego się nie spodziewałem. Cholera. Czy ja źle zrobiłem? Dlaczego ja nie mam żadnego tłumika? Tłumiku, tłumika. Oni wszyscy mają cholera tłumiki, a ja nie mam. Podkładam ładunek wyciszający, tak? Ale będzie pierdut. Coś czuję, że będzie pierdut. Ło!
Cioch, 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 cioch. I nic nie słyszą, bo jest ładunek wygłuszający. Zajebisty jest. Nie wiem, jak to nie ma działać. Wow. Okej. Clear. Dobrze. Dobra, trzymam się planu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Nigdzie żadnych przeciwników na szczęście nie widzę, więc idziemy do naszej kuleczki. Osłaniasz mnie. Bardzo dobrze, że mnie osłaniasz, bo ja sobie idę tędy. I co? Drzwi, tak? Aha. To ty tutaj musisz być, a ja sobie będę tak. Nie wiem, czy to dobrze, że to strzeliłem. Clear. Okej, jeden strzał, bezproblemowo. Szybka zmiana magazynku. Uwaga. Authorized personnel only. Chyba nie wolno nam tu przejść. Chyba nie. Dobra, a ja mam tego użyć, żeby... Moment, F, żeby rozpocząć przesłanie. Okej, nie wiem, co ja teraz robię w tym momencie, ale powiedzmy, że... Kingpin, commencing SSE, uplink to follow. Standing by to receive package. That one, Grand Poddles, two over there. Bingo, we have the package, transmitting. Uplink confirmed. All right, burn it down. Thermite out. There's more of this place than bioweapons. This is gonna take Irons down. You good? No dobra. Tędy czy nie tędy? O, jak to płonie. Jak to płonie. No dobra, no to lećmy. Ładnie. Po gościu, no dawaj. Ginio. Ginią, ginią, gin szujęco. Wow, to nasi, dobra. No może jednak nie nasi. Nie wiem, wow, man. Nie wiem, co mi daje to. Ale zniszczyłem to. Dobra, rozwalamy. O, cholera, ktoś tam do mnie strzela. Ten? Ten na pewno nie, bo już nie żyje. Hehehe. O ty cwelu, gdzie tam jest jakiś ziomuś? Tutaj. Tam też ktoś jest. No dobra, chrzanci. Biegnę na jolo. O cholera, ty żyjesz. Cwelu, już nie. Dobra, ale żył kurna do... Ja myślę... O kurna, strzelam aż po kołkach, bo się boję wszystkiego. Dobra, uważajcie na te czujniki. Co mi robią te czujniki? Nie wiem, ale je rozwalam. Coś mi robią. Oślepiają mnie. Dobra, ładnie. Kurna, cwelu, Nox, odejdź. Okej. I on tam idzie. Tego rozwalimy. Ładnie. Dobra, jakoś nam się udało. Nie wiem, kto jeszcze do mnie strzela, gdzieś tam z dołu. Z dołu do mnie strzelają, to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. O ty cwelu. Dobra, ja się chowam. O ty kurna. Będziesz mi w moich strzelał, a to... Najpierw się gości czepiam, że... Oj, co ja robię, co ja robię, to mnie zabije przecież. Co to w ogóle robi, ja nie rozumiem. Nie rozumiem, ale mnie chyba uratowali. Dobra, to sobie od razu rozwalimy. Tak samo to sobie rozwalimy. Czujnik zniszczony. Skoro czujniki nam nie działają, jeszcze tutaj mamy taki czujnik. Puścimy od razu... Puściłem od razu ten... Nie wiem, co robi ten czujnik, nie ogarniam tego, bo coś mi robi. Ale nie ogarniam co. W ogóle to ja muszę iść gdzieś w inne miejsce, czy mi się wydaje. Tam mam jakąś kuleczkę, tylko po co ja mam kuleczkę tam? Pewnie, że tam muszę ogólnie pójść, a... A to, że inną drogą, to już mi nie mówią. A może jednak nie, może jednak tędy. Gin, szujo, głupia. Tempa. Frajerze. Dobra. Aha, czyli idziemy tędy, czyli jedno oko. Jak tu dużo ludziów jest, żołnierzy złych i niedobrych. O matko bosko. Matuchno, dobrze. Matuchno najdroższa. Dobra, ty gościu, żyjesz. Wszyscy żyjemy.
Come to me. Idziemy za mną. Idziemy za mną. Idziemy za... Podłożyć, mam podłożyć ładunki. Kolejne ładunki, tak? Okej, okay, dla mnie spoko. Fajnie, to wypierniczamy. Stąd, w takim razie. Detonujmy. Pierdut, ładnie. Kolejna rzecz rozwalona, gra zapisana, Kingpin Manticora zneutralizowana. No powiedzmy, że pewnie na razie zneutralizowana, wątpię, żeby to było wszystko. Serio. No. O kurde, będziemy jeździć takim czołgiem później? Możliwe, ale cholernie daleko mam... dużą drogę musimy przejść. O... Nie widział nas? Widział. Oczywiście, że nas widział. Nic nie widzę, cholera, nic nie widzę, nic cholera nie widzę przez ten celownik. O, tu jest granat, teraz zauważyłem. O panie dziejaszku, o panie dziejaszku. O panie dziejaszku. O panie dziejaszku. O panie dziejaszku. Damn. To nasi, okej. To wróg. O, tutaj panie jesteś, tak? O ty cfelu. Dobra, nie żyjesz. Jak to jest tu? A no właśnie, jeszcze tutaj, a to nasz, okej. To ten cfel żyje, co? Pozdro. Dobra. Tego się nie spodziewał z tej strony. O, dostałem RPG-iem prosto w mordę. Dobra. Granaty. Dobra. To nasz, tak? To nasz. Okej, okay, to chyba też nasz. Trzeba iść na YOLO. To nasz, to nasz. Dobra, tego gościa zabijmy. Ej, co on ma tyle życia? Głupie frajery. Ło! Dobra, ciśniemy. Gin, głupia szujo. Brak amunicji. No chyba sobie jajca robią. Co ja mam teraz zrobić, jak ja nie mam kompletnie żadnej innej broni? Dajcie mi broń. Albo chociaż amunicję, nie? O, jest broń. Dobrze. What? Boję się. Gdzie ta szuja jest i dlaczego on bije akurat mnie? I czy ja go w ogóle muszę bić? Czy może ja... Wystarczy, że ja pójdę sobie gdzieś tam. Na przykład. Nie no, tutaj to nie pójdę. O, to głupi, kurde. Ginszuj. O, zabity, dobra, ładnie, w końcu. Otwórzmy te drzwi w takim razie. Brak amunicji, no, no cóż, no. A może nie, może go wezmę, bo później będę miał na przykład amunicję, nie? Damn. Dobra, gincie, szuję. Co to jest? Co to znaczy? Żółte, żółte neutralne. Co ja mam zrobić? W ogóle ja mam tam coś podłożyć, ja pierniczę. I poszukać drabiny. Mnie wkurza to, dlaczego mi nie pozwalają skakać. Tak, tak się wystrzelić to spoko, ale żeby skakać? Nie, no po co? Gin, szujo, głupia. No już, idę, nie wiem jak tam wejść, niestety. A tędy tutaj jest drabina. Okej. Zakłócenia. Pierdut. Ładnie, kto do mnie strzelał? Dziara, dziara, dziara. To był wróg? To jest wróg. Dobra, ładnie. Ładnie. Okej, okay, doors open. Skoro doors open, to tylko rozwalę tych na tym. Dobra, ciśniemy w takim razie. Zajebiście. Lecim, 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 lecim na Szczecin. Dobra, nikogo tutaj nie ma. Kurna, czuję się jak w tym. Jak w Alien Isolation. Bez kitu. To tam tak jest właśnie. Taki cienki korytarze, cały czas. No co, idziecie? Idziecie, no chodźcie. Chodźcie, idziemy tam na dół, bo gdzieś tam musimy dojść, nie wiem w sumie po co. Czy to już jest tutaj? Tak, to już jest tutaj. Zajebiście. Naprawdę będziemy nim jeździć? Czy mamy go zniszczyć? Bo ja nie wiem właśnie.
Czy mamy jeździć nim, czy mamy go zniszczyć? Czysto. To nasz transport, czyli będziemy go nim jeździć. Nadal prototyp, no właśnie. Aha, czyli w sensie, że to dobrze, tak? Wow! Ja wiem! No właśnie. Tędy, którędy ja mam wejść? Jeszcze po prostu nie mogę. Jeny, tam na dole są drzwi chyba. Jednak tamtędy, kurde. Ale okej. Wchodzimy, zobaczymy, kto będzie tym sterował. Pewnie ja, no żeby było ciekawiej, nie? Wszystkie elementy sprawne, no dobra, Mitchell, jak na szkoleniu. Jak na szkolenie, dobra. Łohoho, to są wrogowie? Oj, przepraszam. Wow, przeciwpiechotne. Damn, a pod dwójką mamy przeciwpancerne. Tak? Nie wiem. Pod trójką mamy przeciwpancerne, ojej. Co to jest? Okej, trójka jest to, jedynka... Dwójka to. Dobra, przynajmniej wiem. Wiem, jak to działa. Panie dziejaszku, nie denerwujcie mnie nawet. Nawet nie próbujcie, kurde. Through the gate, okej. To chyba. I to już będzie koniec? Nie, dobrze, już myślałem, że kurde, tyle mi dadzą. Ale fajna zabawa. Przyjadę sobie 20 pierdzielonych metrów. Jak uciekają. Jak uciekają, no ale w sumie nic dziwnego, też bym uciekał przed czołgiem. Wow. Tyst. Damn. Przecież wybrałem działo. Rzeczywiście zmieniłem. Później też. Jedziemy. Tamten sobie wybuchł. A tamten, o cholera, czyli to jednak był czołg. Nie wydawało mi się. Gin Shuyo. Nieźle obrywamy. Coś z lewej. Pierdziele. Takie samochody. Pist. O, ładnie. Gdzie jest jeszcze? Tam jest. Gościa rozwalimy. Gościu, gin. O, pięknie. Niezły strzał, dziękuję bardzo. Dziękuję. Gdzieś tutaj pewnie są jeszcze. Aha, mogę tędy? O, Gin Shuyo. Pięknie. Ty też, Gin Shuyo. Pięknie. Oj. Skręcam w lewo, dobrze, skręcam w lewo. Tam mam cisnąć, dobrze. Jedziemy. Tutaj sobie postrzelamy i do piechoty. Podoba mi się to. Ja takim czołgiem mógłbym grać. Oho. Po! Wow, będą dwie pieczenie na jednym ogniu? Niestety nie, ale i tak jest dobrze. Rozwalony. Słyszę helikopter. Wow, ładnie. O ty szujo, głupia, kurde. Nie. Nie ruszajcie mnie. Ja jestem miłym chłopcem, naprawdę. Nie musicie nas zabijać od razu. Zabij, strzel go tam. Tu. Tam jest czołg. Wow. Dobra, w ogóle rozwalmy to. Tam już tego chyba nie muszę rozwalać. Oła, skurczybyki. Zaraz, kurde, zginę. Dziękuję. Dobra. Gin Shuyo, o cholera. Tanks down, super. Zniszcz ten pierdzielony ten. Powiedziałem, zniszcz helikopterek. Niszcz dobrze, ładnie, zniszczył helikopter. O cholera, to jest jeszcze czołg. No to koniec. Dobra, ładnie, jakoś mi się udało z tego wyjść. Kolejny, kurde, zaraz mnie zniszczą. Fuck. Szczelaj, dobra, ładnie. Super, tylko mamy tak mało życia, że już cholera. Jest, udało się. No i dobra, super. Ledwo co życia, ale jakoś mi się udało. Pięknie.
Wow. Aha, nasz transport. Pięknie, kanonierka. Gra zapisana. Pakować się, no próbuję, kurde. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Cudownie. Czterech w górę. Mhm. Aha. Dobrze. I tak miał już tak mało życia, że. No. Byłoby dobrze, gdyby przeszedł do historii, bo kontroluje pierdzielony cały świat. No ale co tam? To jest koniec misji. Ja tutaj bym w sumie zakończył ten odcinek, ale właśnie, kurde, strasznie krótko trwa ten odcinek, więc nie wiem. Ale na pewno wydłużymy sobie sprint. Wydłużymy sobie sprint, to jest pewne. Co, i to chyba tyle. No ale dobra. No pójdźmy do tej następnej misji, bo mnie zabijecie, jak odcinek będzie trwał 20... Dobra. To lecimy do... Zobaczymy, co tutaj się dzieje. CEO of a private corporation to become a member of the United Nations Security Council. Co? My appearance today has been clouded by a flurry of speculation that my company is developing a weapon of mass destruction which would be capable of targeting specific ethnic groups. I want to address these allegations head on. Are we developing such a weapon? No, we are not. No to skurczybyk. Because we've already developed it. Ahaha. With all due respect, the United Nations is a relic from a different time when nations were unique in their ability to solve the world's problems. But that just isn't the case anymore. What the fuck? Primarily because you have outsourced the job to me. I have sent people to die in your wars. So I feel uniquely qualified to tell you your wars don't work. Which is why my priorities have changed from profits to policy. Because politicians don't know how to solve problems. But I do. So let's be clear. I am here to solve the world's problems. And I believe the world's problems begin with you. Co to jest, kurna, jakiś dron? Ja pierniczę. What the hell was that? Couldn't tell you, mate. But it sounded an awful lot like Ayn's declaring war. No właśnie. That is WMDs. Without Manicore, Alice didn't stand a chance. Cormac, you need to see this. Talk to me. We cracked the encryption on the last set of uploads. What am I looking at? Potential targets. Ayn's had a fallback plan if Atlas was ever backed into a corner. The preemptive strike. He's gonna try to knock us out before the fight has even begun. A direct attack on the US? Hmm. Are you sure Ayn's is even up for that? A dlaczego nie ma największą armię na świecie? No ja pierniczę. No way Atlas can hit them all at once. San Francisco. The entire Third Fleet is in the bay. I need you two on the ground. Now. My dwaj zniszczymy całą flotę. I to mi się podoba. Ale okej, kurde, fajne to, że bez zbędnych pytań, nie? Po prostu jesteście tam potrzebni. I idą, nie? Yo, idziemy rozwalić całą flotę. Spoko. Chętnie, zapaść. San Francisco, Kalifornia, USA. Spoko. No, ten Irons to troszeczkę mu się zakręciło w głowie. No, ale w sumie nie dziwne, jak ma władzę nad całym światem, tak naprawdę. W czym my jesteśmy? Samochodu. Co ja mówię? Dawajcie, dobra. To ścigamy w takim razie tego gościa. Wow. W czym ja jadę w ogóle? Nie wiem, jak to długie jest. Chyba w takim tygesku jak tutaj. Okej, jedziemy całkiem szybko. Tylko nie widzę tutaj niestety żadnego tego miernika prędkości. What the fuck?
Damn, ha, o, bum, ba, diga, da, o, ba, bum. Ja pierniczę, tego się nie spodziewałem, okej. Damn. Ja tym mogę. Ała, ała. Ale ja tym mogę strzelać. Panie dziejaszku, o, ping, ping, ping. Głupie frajery, dobrze. What the fuck. Damn. Tego się nie spodziewałem, takie coś to mi się podoba. Szczelomy, dobra, jedziemy, cały czas ścigamy tamtą ciężarówkę, ała! No i kurde, kurde blacha, dobra, jakoś się udało. No i oczywiście jesteśmy zajebiście, teraz jedziemy pod prąd. Dobra, wracam na pas. No ty cwelu, dobra, udało się. Strzelamy, o, o, fuck, fuck. Szczelaj, dobra. Dobrze, udało się jakoś. Mam miernik prędkości, to jest to po lewej stronie. To na szybie. Dobra, ładnie. Jedziemy. Musimy się rozpędzić dalej. Pewnie mile na godzinę. Wow, 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 wow. Ty cwelu. Weźcie ich też roz... Fucking hell. Ja coś spierdzieliłem, czy tak miało być? To jest dobre pytanie. To jest zajebiste pytanie. Czy ja... Czy to moja wina, czy tak miało być? No dobre... Zobaczymy. Chyba miało tak być. Dobra, nie mamy 5 minut. Damn. Bierzemy karabinek. Good. Cormac, our pit bull's out of action. Proceeding on foot. Weźmy sobie. Robimy tak. Pist. Serio. Serio. Dobra. Ej, ja bym tak zrobił. Pyk, bierzemy. Bierzemy. Bierzemy tak, taki samochodzik. Nie, dobra, nie przejedziemy tędy, okej. O, ale przynajmniej mogę skakać. To ja mogę skakać, ale fajna broń. KFC chyba. Mi się wydaje. O, oh, fuck, ty cwelu. I ty cwelu też. Nie strzelajcie do mnie. To nasz? Nie. To nasz. Okej. O, to nasi. Co oni tutaj robią? Czy nas nie było, nie miało być nas tutaj dwóch? Jak ja mam się skupiać na tym, co oni mówią, jak ja tutaj mam strzelać w ogóle? Nie słyszę tego, bo strzelam. Nie widzę tego, bo strze... Nie widzę tego, bo umieram. No i tak to już bywa, okej. Jesteśmy tędy, to ja sobie przejdę tędy, taki będę sprytny. Jak rumcajc. Uwaga. Gdzie? O, wycwele. O, wycwele. Beznadziejny celownik, nic nie widać. O, sorry, ziom. Macie tam granacik. O, mam zajebisty pomysł, macie tam to. Oh yeah. To mi się podoba. No, dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej? Bo byłem dupi. Nie, bo po prostu dawno nie grałem w tę grę i zapomniałem, że mam taką możliwość. O, ty cwelu, uciekasz? Nie ma uciekania. Nie ma uciekania. O, ty głupi. Dobra, tam jest na górze, tam jest. Tutaj po prawej stronie też jest. O, cholera, helikopter! A to nasz, dobra, uff, jak dobrze. To nasz. Ciop. O, fuck. Ale ładnie to wygląda, przynajmniej tyle. To nasz? Nie. Coś mi się wydaje, że nie. O, ty cfel. Dobra, gin. Ten zginął. Kto do mnie strzela? Cholera jasna, którędy? To gówno do mnie strzela. I to gówno do mnie strzela. Dobrze. Które jeszcze gówno? To gówno i to gówno. I tamto gówno nie strzela do mnie. Dobra, idę. Cioch, o ty gówniaku. To gówno też do mnie strzela, no nie, bo ja umrę. Nie mogę umrzeć. To jest niedopuszczalne. Dlaczego ja to rzuciłem tutaj? To było kretyńskie. A może i nie, bo tego się nie spodziewałem, że tutaj mamy przeciwników. Ładnie, ale on żyje. Głupi cfel. Gin, szujo. Pięknie. Cholera, ammo mi się kończy. Jest bardzo źle. O, ciekawe, ale wolę to. Biorąc pod uwagę to, że tutaj zaraz mi się skończy ammo, ale dokończmy je. Dokończmy je, 13 pocisków. O, ty cfelu. O, ty cfelu, kurna.
Wow, ta broń jest lepsza. Ej, oni mają lepszą broń, no w sumie to Atlas, to nic dziwnego. Zapomniałem, że to nie ja jestem już w Atlasie, tylko te głupie cwele. Dobra, tam rzucimy to. Nikogo tutaj nie ma tam? Są tutaj na przykład. Kurde. Negative. Dobra. Czyli jednak pojazd. Dobra, okej, okay, jak sobie chcecie. Ja rozwalę tamtych, tam daleko. Tych cweli tutaj na tym billboardzie też by wypadało. Ten cwel żyje. O nie, on zaraz strzeli. Nie strzeli. O, cwel. O kurna, gdzie ja się wpierdzieliłem. O man. Damn. Ale to było na YOLO, ale jak mi się udało. Pięknie. Pięknie. Okej, okay. Pójdziemy sobie tędy, patrząc czy tutaj po prawej stronie nikogo nie ma. Nie ma, nie ma. O ty cwelu, tam na górze. Chodzą kurna po tych. O ty cwelu, bo on żyje. To jest tak kurna, dostają serię po mordzie. Ja już myślę, że nie żyją, a oni dalej żyją. Sorry, sorry, ale nie jestem w stanie. Dobra, teraz już jestem w stanie, bo się troszeczkę odrodziłem. Już mogę się z wami napierniczać. Oj, a może jednak nie, bo jest was troszeczkę za dużo. Ale tak tylko troszeczkę. No tak, niech wszyscy tak robią. O ty cwelu, ile on ma życia. To jest ten cwel, który ma dużo życia. Dobra, sorry. Dobra, ja się troszeczkę tutaj wycofam. Pięknie. Dobra. I w dupie mam coś takiego. To było na tyle w tym odcinku, bo już 32 minuty na liczniku prawie mam. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.